Państwo Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu Z na terenie dzielnicy drugiej. Ja automatycznie jeszcze może przeczytam autopoprawkę zarządu. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. To znaczy początek jest wszystko to samo i na koniec tylko będzie dopisane dalszy ciąg. W związku z badaniami dotyczącymi złej jakości powietrza w Krakowie, w tym także w naszej dzielnicy, a w szczególności na terenie tzw. Starych Grzegórzek, Rada Dzielnicy Drugiej Grzegórzki ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy drugiej, priorytetowo od kwarta ulicy Lubicz, Alei Powstania Warszawskiego, ulica Kotlarska, ulica Podgórska i wał kolejowy do ulicy Lubicz. Kazimierz, który też jest częścią tego miasta. I w chwili, kiedy Kazimierz został strefą
płatnego parkowania, to tutaj właśnie, w tej otulinie znalazły się stare grzybuszki. I po pierwsze, są one na terenie niższym znacznie niż Kazimierz i Stare Miasto, w związku z tym wszelkie pyły z kominów miejskich właśnie tutaj się sytuują. Po drugie, przechodzą, stare grzybuszki są otoczone wręcz takimi ogromnymi ulicami, bardzo, bardzo przelotowymi, jak Grzegórzecka, jak Podgórska, jak Poplarska, a więc również pyły samochodowe tutaj dokładają się do tych pyłów kominowych. No i w związku z tym no, ta sytuacja tutaj jest rzeczywiście dramatyczna. Poza tym no, najwięcej ruchu samochodowego wynajdują tutaj takie znajdujące się tutaj obiekty, jak chociażby hala targowa, plac targowy, jak chociażby giełda sobotnio-niedzielna, więc wtedy nawet nie ma spokoju od ruchu samochodowego. Tak jak chociażby znajdujące się tutaj lodowisko, które swoje mecze również ma nie tylko w święta, nie tylko w dni powszednie, ale w święta, dojeżdżają tutaj w święta również okoliczni mieszkańcy i nie tylko okoliczni mieszkańcy, żeby korzystać z kafli. W związku z tym no, znajdują się tutaj różne instytucje, szkoły, zarówno ósme liceum, jak i szkoła podstawowa numer 1, w sensie zespół szkół numer 1, jak i zespół szkół na rzeźniczej. Także rzeczywiście tych instytucji jest tutaj bardzo, bardzo wiele. Dlatego też teren ten jest nie tylko rozjeżdżany, ale i rzeczywiście no, mieszkańcy, możemy powiedzieć, że są tutaj zatruci. No i ponieważ argument, żeby nie radnych tutaj nie epatować tylko i wyłącznie ruchem, zagęszczeniem ruchu samochodowego, ale również konsekwencjami tego ruchu samochodowego, a jakie one są, wiemy tutaj, jeżeli chodzi o badania, to jest, jeżeli chodzi o pyły, to na 100 kg pyłów wyemitowanych przez piece na paliwa stałe, mamy 38 kg pyłów wyemitowanych przez samochody. A mowa jest tutaj tylko i wyłącznie o pyłach, natomiast nie mówimy również o różnych związkach chemicznych, które jednak rura wydechowa wydala z samochodu. Jest to miejsce również, gdzie bardzo często mieszkańcy, i nie tylko mieszkańcy tego terenu, poszukują miejsc parkingowych, a więc kółko po prostu jeżdżą. Taka jazda jest bardzo powolna, a im wolniejsza jazda, no to tym więcej emituje spalin różnego typu. Więc no, rzeczywiście to środowisko jest tutaj absolutnie zatrute. Ja rozmawiałam również z moim lekarzem pierwszego kontaktu, który akurat tutaj na Alei Pokoju przyjmuje, no i mówi, że rzeczywiście jeśli chodzi o przede wszystkim choroby typu depresje, typu wszelkiego typu choroby dróg oddechowych. No są rzeczywiście na tym obszarze bardzo, bardzo nasilone. On nie jest w stanie powiedzieć, jak to się ma w stosunku do innych dzieci z Krakowa. Ja myślę, że takie badania trzeba by było przeprowadzić. Natomiast no, rzeczywiście ta sytuacja jest tutaj taka, że myślę, że no, wymagałaby ukłonu z naszej strony i pochylenia się również miasta, radnych miasta nad problemem w ogóle dzielnicyjnym, problemem rozszerzenia strefy w ogóle, prawda? Natomiast nasza argumentacja, jeżeli chodzi o tą część Krakowa, była jakby najpełniejsza. Natomiast jeżeli Państwo uważacie, że należałoby tą argumentację poszerzyć, no to dlatego przygotował zarząd tą jakby szerszą nieco wersję. Myślę, że możemy zarówno jedną, jak i drugą przegłosować i zobaczyć, która jakby zyskuje większą aprobatę. Proszę Państwa, to jest marka, którą prezydent przedstawił w projekcie uchwały teraz na najbliższą sesję. Co myśl? Ma być tylko bardzo proszę się nie przejmować tym, co właśnie tutaj zaznaczone o to, bo to nie, tutaj jest wszystko, tym też się proszę nie przejmować.
czego się mamy musieli? No bo to nie, to jest tylko dorysowane. Widzimy, ale co to jest? Gosia, ale co to jest właśnie to zakreskowane? Nie, bo ja się w ogóle ja się zastanawiam, czy generalnie o ten obszar nie powinno być tak, że nie powinna być strefa poszerzona. Są wysiady teraz? Nie. Nie, bo już Nie. To jest cysterna. Za daleko to. Nie za mnie pokoju. Ale ja pokoju jest tutaj. I obszar, który miałby strefę, to co było do projektu prezydenta, to on byłby tu. A tutaj właśnie nie, a tutaj jest właśnie chyba też fabryczna. Wyślana to na Stara Grzegorzewska, tak. To są te tereny. A tam wyżej, pokaż wyżej, no. To P2 co to jest? P2 to tutaj. Sądowa, P2 jest bliżej. Nie, to Sądowa, to tutaj. Kord Dreskiego. Co to znaczy P5 czy 2, co tam pisze? To jest P1. P5 to jest. Co to jest za strefa robić? Tutaj ma być ta buforowa też, tak? Nie, nie, nie. Tu jest Rondo Grzegorzewskie, Rondo Nobilskie, czyli tutaj jest aleja powstania Warszawskiego, sądy. Tu ma być strefa buforowa i ja uważam, że jeżeli tutaj ma być strefa buforowa, no to chyba w tych rejonach też powinna być. Ale faktycznie, proszę Państwa, to jest projekt, który przedstawił prezydent. To będzie przedstawiał, ten projekt będzie przedstawiany dopiero na sesji pierwszej, czy to nie ma być. Dobrze, ale skoro jest taki pomysł i wiemy o tym, to dla mnie na przykład bez sensu, te strefy buforowe są dla mnie bez sensu. I może byśmy mogli się do tego odnieść, żeby złożyć taki wniosek, czy pismo, czy coś, jakby złożyć strefę normalną. Bo chciałabym zaznaczyć, że ja i pani Aniona w poniedziałek idziemy na komisję infrastruktury. Będzie właśnie opiniowany ten projekt bez tych, które są tutaj bez i ewentualnie, jeżeli Państwo mają jakieś sugestie, byśmy mieli jakiś określony co chcemy po prostu. To argument jest taki, w tej strefie powinno być tak, że mieszkańcy mają płacić za rozwój samochodów tyle samo, co w normalnej strefie. Czyli tam nie, 10 zł jest teraz, prawda, miesięcznie, tej buforowej, a ludzie na Pyłowi mają płacić mniej. No i w tym sensie ci mieszkańcy z tych stref buforowych są po prostu tak jakby traktowani w drugiej kategorii. Mają płacić tyle samo, a ludzie będzie tam przyjeżdżać więcej, no bo tam jest taniej niż normalnie po prostu. To jest złotego. Ale w uchwale piszemy, żeby po prostu rozszerzyć tą strefę, normalną strefę. Strefę, nie buforową. Ale tak, my nie piszemy o żadnych buforowych. Ale nie pisze tam o buforowej co? Nie. Może pani Rozbaczna wspomnieć. Może wspomnieć. Nie, no może że na którą zwracałam już kilkakrotnie uwagę. Mianowicie, chciałabym, że jak będziecie panie w poniedziałek, żeby to na to zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę dość istotne. Strefa P3, która teraz jest, to jest bardzo, i to po raz kolejny powtarzam, bardzo mała strefa przydworcowa. Ta strefa tam jest po to, została zrobiona, żeby ludzie, którzy pracują gdzieś poza Krakowem, wyjeżdżają, żeby nie zostawiali samochodu. Taki był główny cel. I teraz, jeżeli ta strefa, i uważam, że strefa P3 powinna zostać w takim stanie, jakim jest teraz, a rozszerzenie Ogrzebuszki powinno być jako następne. Dlaczego? Dlatego, wiele osób, które tutaj mieszka, popatrzcie Państwo, jaka ta strefa P3 jest ogromna. I teraz P3 w tym projekcie. Ale na razie P3 jest mniejszy, bo wtedy będzie tu takie duże P3, jak się poszerzy o ten rejon tutaj. Tak, i dlatego mi chodzi o to, że ta w tym projekcie strefa P3 jest naprawdę duża. W związku z powyższym jestem przekonana, że ludzie, którzy mieszkają w P3, część z nich będzie korzystało z obecnej P3 przydworcowej jako po prostu z takiego parkingu, gdzie mogą zostawić samochody. Bliżej, tak. Ja bym była i proponowała, prosiłabym o to w imieniu mieszkańców, bo wiem, że taka jest ich wola, żeby P3 zostało w takim kształcie, jak jest do tej pory. A to P4. P4, tak.
Dobrze. No bo P3 A i P3 B, prawda? Że nie, 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 ale właśnie z tego powodu, bo naprawdę to jest takie miejsce drugą. Dobre parkingowe. Wiemy, no. Jaka jest sytuacja parkingowa przy dworcu. Przy dworcu, tak. A jeśli się da, Państwo się wybieracie na sesję? Na komisji infrastruktury. A której to ma być? O 14. O 14, tak? O 14. O 14. O 14. O 14. O 14. Jeżeli Państwo chcą, to tak się na sesję. Czyli radni, są za tym, żeby generalnie nie było strefy buforowej, tylko czyli na osiedli do oficerskiej także i w tych innych rejonach, żeby była normalna strefa, tak? Chyba, że alternatywa inna dla strefy buforowej jeszcze, że buforowa pod warunkiem. Nie, buforowa to jest, prawda, że płacimy my, mieszkańcy. Za samochody, tyle co. Może płacić innych, natomiast przyjeżdżający płacą mniej. To co powoduje, że ten, kto miałby zapłacić za parkowanie na przykład na Wesołej, nie wiem, 4 złote, strzelam, nie wiem, jakie są stawki, u nas zapłaci 2 złote. Są to jest bardzo dobrze, że trzeba było jest po prostu nie. Ja chciałem tylko odnieść rozmawiam z sąsiadami i tak dalej i bardzo są mieszane, że ludzie boją się tego, ale jak jeszcze bardziej, jak jeszcze usłyszą, że nie są zwykłą już strefą parkowania, tylko są strefą buforową, to już całkiem naprawdę niektórzy ci, którzy nie są przekonani jeszcze do tego, to całkiem będzie, będą przeciwnikami. Bo albo coś jest, albo czegoś nie ma, w związku z tym tego typu środki, robienie, że coś, a może jeszcze nie, dla mieszkańca danej danego rejonu, strefa buforowa jest strefą parkowania. I on będzie wiedział, że to jest strefa parkowania, a tym bardziej będzie rozczarowany, kiedy się okaże, że ma dwa razy więcej samochodów ze względu na to, że jednak zwiększyło ruch, niż miało zmniejszyć. I teraz, jeżeli to na pewno żadnych stref buforowych, bo to bo strefa gazy, strefa buforowa, to zawsze strefa wojny. Bez sensu. Bo według tego oni chyba tam dookoła właśnie widać. Wszędzie ma być także na Krogodrzy, prawdopodobnie pan na podwórzu, na strefa buforowa. Tutaj te 5 pytań ma być do Cystersy, czy do Cystersy? Żeby była normalna strefa. A sam ruch jest teraz na domu. Na domu, tak. Na zwycięstwo. Na zwycięstwo. Nie, to wyjdzie od nich, tam ze mną po prostu parkować. A ta jest teraz wspaniała. Dostaniemy. Dwójkę nam pojadą sobie. Zapraszam. Dwójkę dostaniemy.
No, ona załatwia. O, 18-latka z mamy. Dodatkę na niej nie sposób. Dzień
Zielenicy Drugiej wnioskuje, nie, Rada Zielenicy Drugiej Żywuszki wnioskuje także o objęcie strefą płatnego parkowania rejonu obejmującego teren na wschód od Alei Powstania Warszawskiego wraz z osiedlem oficerskim. Obejmujące się do świecie. Tak, obejmujące Gracias.
Kafli, oto po kolei. Nie po kolei. Rada Dzielnicy II Grzebuszki sprzeciwia się zamiarom wprowadzenia strefy buforowej na terenie dzielnicy II. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. W związku z badaniami dotyczącymi złej jakości powietrza w Krakowie, w tym także w naszej dzielnicy, a w szczególności na terenie tzw. Starych Grzegórzek, Rada Dzielnicy II Grzegórzki ponownie wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy II, priorytetowo o kwartał ulica Lubicz, Aleja Powstania Warszawskiego, ulica Kotlarska, ulica Podwórska i nasyp kolejowy do ulicy Lubicz. Kropka. Rada Dzielnicy II wnioskuje także o objęcie strefą płatnego parkowania rejonu położonego na wschód od Alei Powstania Warszawskiego wraz z osiedlem oficerskim. Dopisuje się paragraf trzeci. Rada Dzielnicy II Grzegórzki postuluje o pozostawienie strefy T3 w obecnych granicach i o utworzenie nowej strefy w kwartale ulicy Lubicz, Alei Powstania Warszawskiego, ulicy Kotlarskiej, ulicy Podgórskiej i nasypu kolejowego do ulicy Lubicz. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy II Grzegórzki sprzeciwia się zamiarom wprowadzenia strefy buforowej na terenie dzielnicy drugiej. I to, czy nie dobrze było wymienić osiedla oficerskie, to czy nic? Nie, to ogólnie, to nie dobrze. Dobrze. Czy nie należy by było zasadzić? Dlaczego? Bo to takie nazwami nie wiadomo, co się działo i dlaczego. Nie, naprawdę, no, uzasadnienie się na końcu do zapytania, czy nic napisać, raczej do. Ale jak pani będą na komisji, jak to będzie konsultowane na forum Rady Miasta, to to jest czas, żeby te argumenty przedłożyć, nie? I wyjaśnić. Ja zrobię. Co uchwała to uchwała? Prawie na piśmie. To jest ulotne bardzo. Bardzo ulotne. Nikt nie zaprotokoluje i nie będzie ślady. Ja na pewno nie jako ostatni, bo ostatni was zostanie. Jeszcze
możemy Thank you.
lubić, żeby zabierał 1/4 kwartału proces, mam 400 kwartałów plus 4 biurowce, 4 piętrowce. Takie malutki prowadzi lubić. No dobra, z kim nie będzie? To? A mają być w ogóle mieszkanie, bo ja słyszałem, że mają biura być. To nie kupi tego mieszkania. To jest 63, Rada Dzielnicy Drugiej Grzechu Szpiecie postuluje o pozostawienie strefy P3 w obecnych granicach i o utworzenie nowej strefy w kwartale ulic Lubicz, ale na podstawie Warszawskiego, ulicy Kotlarskiej, Podgórskiej i Nasy Pokojowego do ulicy Lubicz. Do uzasadnienia zapisuje się, stworzenie strefy buforowej nie rozwiąże problemu parkowania, ponieważ niższe opłaty obowiązujące przyjeżdżających spowodują zwiększenie liczby samochodów w danej strefie. Pomimo ponoszenia opłat przez stałych mieszkańców i możliwość parkowania zmniejszą się. Poszerzenie strefy P3 uniemożliwi mieszkańcom obecnej strefy P3 swobodne parkowanie w rejonie przedworcowym. Może tak być? W takim razie jeszcze zastanawiam nad jednym, bo tytuł tej uchwały jest w sprawie ponownego wniosku do prezydenta. W świetle tych zmian, które wprowadziliśmy, to ten ponowny wniosek jest jedną z części składowych tej uchwały, tego projektu, więc czy nie zrezygnować z tego ponownego, to po prostu składanie wniosku do prezydenta. Ja wiem, że może byśmy teraz porabiamy jeden wniosek, to są takie kolejne, więc żebyśmy się nie zadłużali tylko do tego usług, prawda? I po prostu, bo to nie będzie tytule Powoli, on doskonalony jest. Po prostu przeszliśmy ewaluację. Dobrze, jeżeli nie ma już więcej uwag, poprawek ani nic, będziemy głosować nad poprawką, która tutaj napisała. Nie? To dobrze. To głosujemy najpierw nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta. Teraz głosujemy nad całym projektem uchwały po poprawkach. Kto z Państwa jest za? Może przeprosić o rzędność jest uchwały po poprawku dwóch paragraf. Paragraf drugi, tak? Tak. Rada Dzielnicy Drugiej Grzegórzki sprzeciwia się zamiarom wprowadzenia strefy buforowej na terenie dzielnicy drugiej. Na terenie dzielnicy drugiej. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Teraz